telewizja naziemna w Stanach Zjednoczonych nigdy nie miała kanału 37. Kiedy się go włączy, ukazują się tylko zakłócenia. Stoi za tym inna historia niż za brakiem 13. piętra w niektórych hotelach. Aby emisja była możliwa, kanał 37 musiałby nadawać z pasma 610 MHz. To ta sama częstotliwość, której badacze z Obserwatorium Uniwersytetu Illinois potrzebowali do celów radioastronomicznych. Gdyby więc kanał 37 zajął tę częstotliwość, gdzieś w promieniu 1000 km od obserwatorium zakłócałby pracę gigantycznego 120-metrowego teleskopu, będącego jednym z naszych okien na wszechświat. A zasięg jest ogromny, obejmuje dosłownie całe wschodnie wybrzeże Stanów, a także takie miasta jak Detroit, Chicago, Waszyngton i St. Louis. Dlaczego ryby nie mają szyi? Nawet jeśli potraficie świetnie pływać motylkiem lub jesteście mistrzami stylu grzbietowego, pewne anatomiczne niuanse ludzkiego ciała powstrzymują nas od stania się jeszcze lepszymi pływakami. Musimy oddychać, a nasze kończyny nie przypominają wioseł. Nawet posiadanie szyi stanowi problem. Jest ona bowiem potrzebna tylko zwierzętom lądowym i bardziej przeszkadza niż pomaga w szybszym poruszaniu się w wodzie. Na szczęście ewolucja była łaskawa dla ryb i nie wyposażyła ich w tę zbędną część ciała. Większość ryb kształtem przypomina torpedę i to właśnie charakterystyczna budowa wraz z ogonem sprawia, że tak świetnie radzą sobie w wodzie. Ryba, wyginając swoje ciało, wprawia je w ruch falowy, a siła ta popycha ją do przodu. Jej głowa znajduje się w jednej linii z ciałem dzięki obręczy barkowej. Gdyby miała szyję, mogłaby poruszać głową w przód i w tył. Jej mięśnie pracowałyby wtedy o wiele ciężej, ponieważ patrzyłaby w przód, co kolidowałoby z ruchami jej ciała i ogona. Istniał kiedyś pewien gatunek ryby będący formą przejściową między rybami i płazami. Stworzenie to miało grube płetwy, które mogłyby pełnić rolę prymitywnych nóg. Jej kręgosłup miał stawy szyjne, które umożliwiały szybkie skręcenie głowy w kierunku zdobyczy lub zerkanie ponad powierzchnię wody. Jeśli kiedykolwiek ślizgaliście się po trawniku podczas gry w piłkę nożną, doskonale wiecie, że trawa potrafi kłuć. Choć wygląda na miękką i przyjemną, powoduje mikrourazy na naszej skórze. Nie jest to widoczne gołym okiem, ale źdźbła trawy pokryte są bardzo małymi włoskami, które określa się mianem trichomów. Pełnią one funkcję ochronną. To dzięki nim rośliny są nieapetyczne dla zwierząt. Drobne skaleczenia, które funduje nam trawa, umożliwiają wsiąkanie potu w tkankę, co jest dosłownie solą na nasze rany. Stąd dość irytujące uczucie pieczenia czy też spędzenia. Prawdopodobnie zauważyliście, że kiedy jesteście chorzy, zatyka się tylko jedno z waszych nozdrzy. Te anomalie wyjaśnia zjawisko zwane cyklem nosowym. Nie jesteśmy tego świadomi, ale nasze ciało celowo kieruje większy strumień powietrza do jednego z nozdrzy, co kilka godzin zmieniając kierunek na to drugie. Taki odpoczynek zapobiega stałemu przepływowi powietrza, który mógłby wysuszyć nozdrza i uszkodzić błonę śluzową nosa. Podczas przeziębienia naczynia krwionośne w nosie rozszerzają się, co jest jednym z mechanizmów obronnych naszego organizmu, a nos produkuje więcej wydzieliny. Obie te zmiany prowadzą do zatykania się nosa, ale my bardziej będziemy odczuwać zatkanie w nozdrzu, które akurat nie pracuje. Nozdrze o normalnym przepływie powietrza może być drożne. Dlaczego śnieg jest biały, skoro lód i woda w stanie ciekłym są w większości przezroczyste? Cóż, H2O to substancja klarowna, ale może przeobrazić się w coś białego. Rozbijmy młotkiem szybę na mniejsze kawałki. Teraz wygląda na białą. Dzieje się tak, ponieważ światło inaczej rozprasza się na jednej powierzchni, takiej jak na przykład okno, a inaczej na nierównych powierzchniach, takich jak rozbita szyba. To samo tyczy się śniegu. Gdy światło pada na jakiś obiekt, albo przechodzi przez niego, albo zostaje zaabsorbowane, albo się od niego odbija. Zatem gdy światło pada na gładką, płaską powierzchnię, taką jak lód lub szkło, jego promienie przez nią przechodzą, ponieważ nie zachodzi tu proces pochłaniania fali elektromagnetycznej. Nasze oczy przetwarzają zaabsorbowane lub odbite przez przedmioty światło, dlatego lód i szkło postrzegamy głównie jako przezroczyste. Rozbite szkło ma niezliczoną ilość nierównych powierzchni, od których światło odbija się i rozchodzi w różnych kierunkach. Płatki śniegu składają się z setek maleńkich kryształków lodu o różnych strukturach i kształtach. Światło odbija się od płatków śniegu i potłuczonego szkła, a jego promienie zawierają wszystkie kolory światła widzialnego – fioletowy, indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony, które wyglądają na białe. Dlatego tak właśnie postrzegamy śnieg. Okej, niech będzie. A o co chodzi z tą szczeliną pomiędzy drzwiami a podłogą?
Przestrzeń ta zapewnia przepływ powietrza, gdy drzwi są zamknięte. Ma to szczególne znaczenie w nowych domach z klimatyzacją i centralnym ogrzewaniem. Gdyby nie ta szpara, powietrze nie mogłoby normalnie przepływać, na przykład przez przewody wentylacyjne. Wpłynęłoby to w znacznym stopniu na równowagę systemu chłodzenia i ogrzewania, a przebywanie w domu mogłoby stać się dość niekomfortowe. Szczelina jest również po to, aby przy otwieraniu drzwi nie uderzały one w przedmioty znajdujące się na podłodze, takie jak dywan lub okruszki, których jeszcze nie pozamiataliście. Dlaczego podczas oglądania telewizji odczuwamy większy głód? Badania wykazały, że wpatrywanie się w ekran nie pobudza naszego apetytu, ale odwraca od niego uwagę. Kiedy angażujecie się w oglądanie filmu, mniej uwagi poświęcacie temu, co dzieje się dookoła lub w waszym organizmie, na przykład w mózgu, który informuje was, że jesteście najedzeni i nie musicie już jeść. Ponadto częste łączenie oglądania telewizji i podjadania tworzy pewną koncepcję poznawczą, co oznacza, że mózg zawsze będzie uważał korelację tych dwóch czynności za znakomity pomysł. Możecie więc zacząć sięgać po chipsy lub pizzę nie dlatego, że jesteście głodni, ale dlatego, że wasz mózg utożsamia telewizję z przekąskami. A jeśli film, który oglądacie, jest dłuższy, albo zdecydujecie się na obejrzenie paru odcinków serialu, są szanse, że zjecie więcej. Dlaczego słońce sprawia, że wasze włosy stają się jaśniejsze? Czy chodzi o to, że w letnie miesiące promienie słoneczne dają im nowe życie, przez co naturalnie przybierają taką barwę? Niestety nie. Jaśnienie włosów to oznaka tego, że słońce uszkadza ich strukturę. Zbyt długie wystawianie czupryny na działanie promieni słonecznych osłabia produkcję melaniny. Jest to pigment, który nadaje barwę naszej skórze i włosom oraz chroni nasze delikatne DNA przed promieniowaniem, pochłaniając i rozpraszając światło ultrafioletowe. Nie jest jednak w stanie całkowicie ustrzec nas przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Po spędzeniu dłuższej ilości czasu na słońcu melanina przestaje być wytwarzana w potrzebnych ilościach. Włosy tracą wtedy pigmentację, przez co stają się jaśniejsze. Dlaczego lepiej nie pić niż pić wodę morską? Głównym składnikiem soli jest sód, który jest dla nas ważnym elektrolitem, ponieważ pomaga regulować objętość krwi i niektóre inne funkcje ciała. Nasze nerki pozbywają się nadmiaru soli z organizmu, dlatego po zjedzeniu ogromnej paczki chipsów możemy czuć ogromne pragnienie. Mózg podpowiada nam wtedy, że powinniśmy napić się wody, aby nerki mogły pozbyć się nadmiaru soli. Ludzki organizm nie jest w stanie przetwarzać wody morskiej, ponieważ stężenie soli, zwane zasoleniem, jest w niej zbyt wysokie, 4 razy większe niż zasolenie naszej krwi. Jeśli więc pijemy słoną wodę, nasz organizm transferuje ją do krwi, co dość szybko wpływa na funkcjonowanie mózgu i prowadzi do niepożądanych sytuacji. Prędkość światła to maksymalna prędkość, z jaką można przekazywać informacje. Nic nie może równać się z wartością 300 tysięcy km na sekundę, jaką osiąga światło w próżni, nawet dźwięk. To dlatego widzicie błyskawice, zanim usłyszycie grzmot. Brzmienie składa się z fal akustycznych, poruszających się w ośrodkach sprężystych, a ponieważ nic nie istnieje w próżni, nie ma w niej też dźwięku. W normalnych warunkach porusza się on w powietrzu z prędkością około 0,3 km na sekundę, a gdy światło przechodzi przez przezroczyste materiały, spowalnia o jakieś 33%. Mimo wszystko wciąż przechodzi przez szkło prawie 50 tysięcy razy szybciej niż fale dźwiękowe. Gdybyśmy mogli zwiększyć prędkość dźwięku, grzmoty napędzałyby nam o wiele większego stracha. Fale dźwiękowe składają się z maleńkich cząsteczek, a każda z nich porusza się tylko na tyle, aby zderzyć się z tą, do której ma najbliżej. W ten sposób w obrębie fali tworzą się obszary o mniejszej i większej gęstości. Wyobraźcie sobie, że podczas burzy z piorunami powietrze jest wilgotne. Fala dźwiękowa przechodzi przez nie i mocno się spręża. Następnie się rozpręża, co powoduje spadek ciśnienia. Wilgotne powietrze zamarza, dzięki czemu możemy zobaczyć błyskawice przez dość gęstą mgłę kryształków lodu.